Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na trzecią część wywiadu z okazji 80. rocznicy urodzin profesora Sławoja Szymkiewicza. Ale wylądował pan w Mongolii i bardziej jako badacz kojarzy się pan z badaniami mongolskimi. Tak, ale po to, żeby badać Mongolię, to ja się przede wszystkim musiałem nauczyć Mongolii, na czym ta kultura polega. Taki wstęp do badań terenowych, do właściwych badań. Uczyłem się dzięki naszym tłumaczom, bo profesor Dynowski dzięki swojej umiejętności nawiązywania kontaktów na wschodzie zwłaszcza najprzód wprowadził mnie do części swoich przyjaciół czy znajomych. Poznałem dzięki temu profesora Czeboksarowa, etnografa rosyjskiego, który również był urodzony w Harbinie i który znał Chiny i prowadził tam badania. W związku z tym jego opowieści mnie już zainteresowały. Jego prace wówczas również mnie zaintrygowały, ponieważ on przedstawił taką teorię kompleksów gospodarczo-kulturowych, według których powinniśmy klasyfikować kultury świata. Mimo, że ta teoria dziś już jest przebrzmiała, są nowsze i ciekawsze, to wówczas ona mnie inspirowała. Od tej strony miałem również wzgląd na Chiny. A to, co robili tłumacze mongolscy w terenie ze mną, to była usilna praca nad tym, żeby zrobić ze mnie po mongolsku myślącego badacza. Był wśród nich i archeolog, i dawny urzędnik, różni ludzie. Byli socjologowie młodzi i tutaj Mongolskiej Akademii Nauk zależało na tym, żeby owych socjologów i także etnografów, którzy byli nieliczni, nauczyć innej wersji pracy terenowej. Niż oni byli przyzwyczajeni do tego. No więc uczyli się tłumacząc, ale jednocześnie tłumaczyli mi, wyjaśniali, na czym ich zdaniem kultura mongolska polega, co jest w niej no takiego podstawowego, esencjonalnego, co stanowi o mongolskości. No bez ich wkładu ja nie potrafiłbym rozumieć Mongołów. To prawda. Zacząłem się nawet rozumieć język. Zależało mi na tym, żeby kontrolować sam proces tłumaczenia moich pytań na mongolski i odwrotnie odpowiedzi, na ile one odpowiadają moim potrzebom i treści, istoty zadawanego pytania. Tak więc dzięki nim niektórzy już nie żyją.
Dzięki nim stałem się mongolistą. To jest termin, który używany jest w odniesieniu do badaczy języka. Natomiast etnolog specjalizujący się w Mongolii to jest rzadkość, trzeba powiedzieć, bo zachodni badacze, którzy nie mieli wstępu zresztą do Mongolii poza Francuzami, dwójką Francuzów, nie wiem jak oni to sobie załatwili, zachodni badacze mają zwyczaj wpadać w jakiś teren, wybierają sobie miejsce, które będą badać, zostają tam 2-4 lata, zbierają materiał i opuszczają. Wolne ptaki osiadają w innym gnieździe potem. Myśmy z Mongolią związali się na lata całe, więc mieliśmy większe doświadczenie od takich właśnie przygodnych badaczy. Inna rzecz, że tych przygodnych było niewiele w owych czasach. Radzieckich. Co? Radzieckich. Tak, radzieccy etnografowie i archeologowie, z którymi staram się podtrzymywać przyjaźnie do dzisiaj. Niestety dwie bardzo ciekawe osoby już nie żyją z tego środowiska. Kto? Kto? Wolkow i Nowgorodowa. Oboje archeolodzy. Ona badała petroglify, rysunki naskalne. I miała ciekawe bardzo spostrzeżenie i ciekawy materiał. Potrafiła trafić tam, gdzie należy. No i Wolko, który był kierownikiem tej całej imprezy, miał też interesujące pomysły na to, na tą prehistorię Mongolii. Nowgorodowa zabierała nas czasami w teren, kiedy myśmy siedzieli w Ulaanbaatar czekając na zamówiony samochód. To już nas nie było w tym Ulaanbaatar, tylko z nią jechaliśmy gdzieś w teren. Więc, no ale później jeździliśmy sami, na ogół na ciężarówkach. Bo w tych łazikach rosyjskich terenowych samochodach było za mało miejsca. No i na górze siedzieliście. Co? Na górze siedzieliście. Na górze siedzieliśmy, no bo gdzież by można było w ciężarówce. Ale za to mieliśmy ciekawe towarzystwo często, bo po drodze z mongolskim zwyczajem zabieraliśmy pasażera. Z baranem. Co? Z baranem. Tak. Kiedyś żeśmy wieźli mężczyznę, którego wypuszczono z więzienia. Za morderstwo. Przesympatyczny człowiek. Nie wstydził się przedstawić nam, kim jest i za co siedział. I w ogóle no, sympatia do niego była powierzchowna. Był dobrze ułożony, był przyjazny i tyle. Nie miał żadnej broni, nie miał żadnego powodu, żeby nas uśmiercać. Wobec tego bezpiecznie żeśmy z nim jechali. Niemal zawsze w tych podróżach kogoś żeśmy dokądś wieźli.
To jest powszechny obyczaj w Mongolii, bo komunikacja międzymiastowa, to są odległe te dystanse, jest praktycznie tylko lotnicza. Nie wszystkich stać na to, a poza tym trudno się dostać, wleć na samolot. Myśmy kiedyś tydzień cały czekali, aż nas w końcu zabiorą na pokład. Więc... No bo odległości są w tysiące kilometrach. No oczywiście tysiące. Bo do Hoft to jest 1300 kilometrów. Z Ulaanbaatar do Hoft. Tak, tak. No. I jak pana zdaniem ta przestrzeń... Już nie chcę tak ogólnie pytać, czym się różni Mongolia od Chin na przykład, tylko jakby ograniczając do przestrzeni. Czy to jest, czy jest duża różnica w opisaniu tych dwóch? Jakby ci odpowiedzieć? Przestrzeń w Chinach to jest teren, który można uprawiać rolniczo. Po prostu Chińczycy są rolnikami, którym bezustannie brakuje gleby do uprawy. Jest ich tylu, że żeby wyżywić, to każdy decymetr ziemi jest istotny. Ja kiedyś widziałem, jak pewien człowiek poszerza swoje poletko, z jednej strony ograniczone takim wałem górskim zbitego lesu, musiał się wkopywać w to, ale po to, żeby zyskać tych parę nowych decymetrów, które powiększą jego pole. Rzecz ciekawa. Kontakty handlowe chińsko-mongolskie, czy w ogóle z innymi koczownikami, z chińskiego punktu widzenia były istotne, dlatego że od tych koczowników mogli kupować konie, które owszem mogli dostać z Iranu, ale to były zupełnie inne konie. Nie Araby tutaj były potrzebne, bo Chińczycy musieli mieć przygotowaną armię do walki z koczownikami. Więc musiały to być konie stepowe, czyli od owych koczowników kupione. Na dodatek musieli je kupować bezustannie co roku, bo nie mieli gdzie wypasać tych koni, które wcześniej zakupili. Po prostu nie było łąk. Wszystkie grunty szły na produkcję ryżu. Także to jest częściowa odpowiedź na pytanie o stosunek do przestrzeni i odmienności w tym stosunku u rolniczych osiadłych Chińczyków i u koczujących, wędrujących ze stadami Mongołów, nie tylko Mongołów. Poza tym inne jest podejście do przestrzeni, której koczownicy się nie obawiają. Chińczycy natomiast nie mają do zaufania, bo nie wiedzą, co będzie 100 kilometrów dalej. Chyba że wcześniej wyślą szpiegów. No ale wysyłali oczywiście, ale wymaga to pewnego nakładu pracy i inwencji. A dla Mongoła, dla koczownika,
To, że się znajdzie za, po jednym lub pięciu dniach podróży w zupełnie innym świecie, to nie stanowi problemu. On się zaadoptuje tam również. Także z naszego punktu widzenia Azja Środkowa jest bardzo specyficznym terenem stepowym, nieuprawnym. Jest swego rodzaju hipodromem dla kawalerii wojennej, dzięki którym koczownicy mogli najeżdżać dowolny teren. Dlaczego najeżdżali? To już jest zupełnie odrębna sprawa, ale dzięki temu, że obszar od Chin do Morza Kaspijskiego jest stepem, i to szerokim stepem, już nieuprawnym. Specyfika tego obszaru ma również znaczenie etnograficzne. Warto powiedzieć, że w prehistorii te stepy były uprawne. One nie były bardzo wydajne, ale uprawiano rolnictwo. Na to archeolodzy zebrali masę dowodów. Czyli kultura narzuciła. Po prostu nie, nie chciała. Kultura. Nie kultura, antropocen. Czyli to, co człowiek zrobił z ekologią dzięki własnej interwencji w środowisko, w którym żyje. Po prostu zdegradował gleby intensywnym wykorzystaniem ich. I już nic, tylko step pozostał. I trzeba było zająć się pasterstwem, koczownictwem, koczowniczym pasterstwem na dodatek. Może pasterstwo było? Więc historia po prostu początków pasterstwa jako typu gospodarczego i typu społecznego życia, organizacji tego życia jest nieco inna niż sugerowały to przynajmniej XIX-wieczne, ale także spotykane w wieku XX teorie, że stopniowo następowały po sobie różne etapy gospodarcze. Najprzód łowiectwo, potem myślistwo ze zbieractwem, potem pasterstwo, aż ukoronowane to zostało najwyżej stojącym typem gospodarczym rolnictwem. Nie, tutaj okazuje się, że rolnictwo było pomiędzy tymi pierwotnymi formami bytowania i tymi współczesnymi, czyli pasterstwem. Może po prostu inaczej wartościowano, może ktoś bardziej wolał pasterstwo niż rolnictwo. No tak, bo skoro już nie można było uprawiać ziem. Może nie chciano. No, to trzeba się było czymś innym, co dostarczy pożywienia, zająć. Może warto powiedzieć również, że koczownicy wcale nie byli tacy agresywni, jak im się przypisuje. To znaczy w naszej historiografii opisuje się z przerażeniem podboje Czyngischana, który wycinał mieszkańców miast po drodze spotykanych dla przyjemności niejako. Otóż nie. Czyngischan nigdy nie dokonał takiej rzezi, jaką dokonali chrześcijańscy
No. Krzyżowcy. W Konstantynopolu. Ofiar było tutaj znacznie więcej. Więc naprawdę nie żądza krwi kierowała koczownikami, ale potrzeba uzyskania pewnych korzyści, których ich tryb życia pozbawiał. Przede wszystkim gospodarka pasterska musi pozostawać w symbiozie z rolniczą, ponieważ potrzebuje mąki, soli i paru innych rzeczy, które są niedostępne w stepie. Wobec tego żyje z handlu i wymusza ten handel. Chińczycy najlepiej się zorientowali w potrzebach koczowników i na swojej granicy północnej zainstalowali faktorie handlowe. Takie miasteczka, które sezonowo ożywiały się i zaczynały pracować. Bardzo atrakcyjne miejsca z domami publicznymi także. Ale też manipulowali. Co? Też mogli manipulować poprzez ten manipulowali, ten. Właśnie. Manipulowali w jakim celu? Słabo. Albo żeby zemścić się na najeździe koczowników sprzed 10 lat, albo żeby trzymać ich w bezustannym szacunku dla siebie, dla własnej potęgi gospodarczej i wojennej, militarnej. Wobec tego od czasu do czasu zamykali te faktorie. Nie będzie handlu. My wam pokażemy. No ale koczownicy też nie byli bezbronni. Nie chcecie z nami handlować? No to my was ograbimy. Znaczy przez pewien czas handel oficjalny, ten organizowany przez gubernatorów prowincjonalnych, był zawieszany, ale przejmowała go kontrabanda, czyli aktywność gospodarcza zwykłych Chińczyków zamieszkujących tereny pograniczne. To oni korzystali z tej wymiany. Ale też się kończyły im zapasy. Kiedy gubernator nie miał ochoty otworzyć znowuż rynku, no to pozostawał jeden tylko środek, przymus. Przy pomocy terroru się tego. No i jak ten terror wzrastał, to Chińczycy postępowali. Oni się nie mogli nauczyć tego, że bez demonstracji własnej przewagi w postaci właśnie regulowania rynku, że mogą dobrze współżyć z koczownikami. Ale takie współżycie, do niego powracali, bo musieli. I takie współżycie było konieczne. Ono było na całej trasie. Od Chin poczynając, kończąc na zachodniej części stepu, czyli pograniczu Iranu i Rosji, tej europejskiej Rosji, z którymi też handlowali. Oazy, które były na tym obszarze stepowym, gdzie było więcej wody,
gdzie płynęły jakieś rzeki, można było kanały zbudować, połączyć rolnictwo z gospodarką pasterską. Były takimi miejscami, w których no, kwitło życie i handel. Wielu etniczne ściągało przez kupiectwo. Od Indii poczynając i wschodniej Europy, reprezentowanej przez polskich Ormian zresztą. No i oczywiście rosyjskich kupców. Taka Buchara to był przykład niezwykle żywej, tętniącej życiem oazy, której handel był najistotniejszą częścią. Handlowano tam wszystkim. Od mieczy krzyżowskich poczynając, ściągniętych z Palestyny, znaczy ściągniętych, no przyjechali stamtąd kupcy, którzy zaoferowali swoje. Greckich, czy na wzór grecki, helenistyczny, tworzonych posążków terrakotowych. Kultura heleńska wkroczyła w ten sposób na step środkowoazjatycki. Własne wyroby. Czekanka, mówiąc po rosyjsku, czyli wyroby z metalu, z miedzi czy brązu, ozdobne, wykładane także plakietkami srebrnymi z napisami czy z grawiurą jakąś na nich. To wszystko było, własne alabastry rzeźbione, które powstawały w Bucharze. Też to wszystko. To był najbogatszy rynek świata, bo łączył Chiny z Europą i jednocześnie z południową częścią, to znaczy północ Dekanu, to co dzisiaj jest Pakistanem oraz północnymi Indiami. To wszystko się tam klębiło na bazarach bucharskich. Pojawia się pytanie, czy Azja Środkowa to jest obszar dziki, niecywilizowany, czy też można mówić o cywilizacji środkowoazjatyckiej? UNESCO wydało przed paroma laty, 10 bodajże już nawet, album bogato ilustrowany, zatytułowany Cywilizacja Środkowoazjatycka. Przyjęty przez publiczność naukową z szokiem. Jak to można mówić o nomadycznej, dzikiej cywilizacji, właśnie używając tego słowa. Oni to zrobili celowo, żeby przyzwyczaić świat naukowy do myślenia w tych kategoriach o mieszkańcach Azji Środkowej. Żeby kultury środkowoazjatyckie nie były wyłączone poza nawias tego, co stanowiło kulturze euroazjatyckiej. Myślę, że ten podstępny album w UNESCO miał dobre rezultaty. Ja nie będę się chwalił tym, że akurat piszę artykuł pod tytułem, chcę mu nadać właśnie tytuł
z cywilizacji środkowoazjatyckiej, bo już się pojawiły podobne wcześniej, więc w żadnym wypadku pierwszeństwo nie będzie należało do mnie, ale ten trend, mówiąc bardzo ładnie po polsku, jest już zauważalny w samej polityce naukowej środowiska zajmującego się w szerokim rozumieniu Eurazją. Zajmuje się pan, ma pan bogaty zbiór tabakierek, właśnie mongoliany. Jaki jest, dlaczego to jest takie ważne? Znaczy, częściowo pan już odpowiedział, ale jakby jeszcze można. Owszem, starałem się kupować rzeczy świadczące o rodzaju kultury i należące do kultury reprezentującej te miejsca, w których się obracałem. Ja rozumiem, że można mieć odczucie, że jest to dalszy ciąg rabunku kulturowego, który Europa rozpoczęła w czasach kolonialnych, dzięki czemu powstały muzea w Berlinie, w Londynie, w Paryżu i gdzie indziej. Ale ja nie czuję się ani złodziejem, bo nim nie byłem, ani też rabusiem, który szkodzi tym kulturom, z których pochodzą moje zbiory. One były wyprzedawane na bazarach w czasach transformacji gospodarczej, w czasach biedy. Te rzeczy szły na bazar, zostałyby kupione przez kogoś innego. Przez wielu cudzoziemców, którzy tam na takie bazary przychodzili. Bo własna klasa średnia była nikła, a własnych bogaczy interesowały inne rzeczy. Luksus oferowany przez globalizację zachodnią. Więc ta własna kultura pozostawała w cieniu. Ja mam nadzieję, że rzeczywiście mam najlepszą w Polsce kolekcję tabakierek chińskich. I te tabakierki są cenione w świecie. Jest wielu prywatnych kolekcjonerów, w Stanach Zjednoczonych zwłaszcza, którzy je mają. Ten stosik, który tutaj widzicie, wszystko dotyczy tabakierek. To są wszystko albumy o tabakierkach. Nigdzie w świecie nie ma muzeum tabakierek chińskich. A to jest wspaniała sztuka dekoracyjna. Jest pokaźny dosyć zbiór w Budapeszcie i Parmuwe City, czyli Muzeum Sztuki Zdobniczej, dekoracyjnej. Niestety zamknięte wszystko jest w tych magazynach. Nigdzie, nie wiem, może w ostatnich latach zaczęli to robić, ale nie było to zdigitalizowane. Ja ciągle mam nadzieję, że taką digitalizację da się zrobić w Polsce. Że będziemy tu akurat przez przypadek, bo nie jesteśmy mocni w sztuce dalekowschodniej, w specjalizacji w tym zakresie, że mimo wszystko uda się
chociażby na podstawie tego mojego zbioru zrobić. To samo dotyczy Mongolianów, czy też Tybetianów, bo trudno to powiedzieć. To jest sztuka buddyjska, tantryjska. To wszystko jest zwiezione z Mongolii. Też Mongolia miała swój okres biedy, skrajnej biedy, kiedy te rzeczy zaczęły się pojawiać na rynku. Czyli to są takie, dla pana to są takie, mają wartość, bo mają, odzwierciedlają jakoś... One przypominają mi moje pobyty tam, wśród tych ludzi, którzy używali tabakierek i używają nadal, wśród tych ludzi, którzy mają ołtarzyki domowe i rozwijają tanki te zwijane albo stawiają brązowe sakralia tam. To mi przypomina mój czas badań terenowych. To podtrzymuje moją więź z kulturą tych badanych ludów. Prowadziłem też badania w Kazachstanie, w Turkmenistanie, ale stamtąd mi nic nie... No, z Turkmenistanu to owszem, dywany przywiozłem. Tak zwane bucharskie. Chociaż one tylko pochodzą z bucharskiej rynków, a nie z warsztatów bucharskich. Ale taką terminologię w Europie się stosuje. Także one podtrzymują moją emocjonalną więź z dawnymi latami, kiedy prowadziłem badania. No dobrze. Jest pan takim spełnionym etnologiem? Moment, poczekaj, bo to zadajmy jeszcze jedno pytanie. Chciałbym, żebyś o to zapytała. Mnie to kojarzy, bo z punktu widzenia archeologicznego. Kultura materialna ludów koczowniczych musi być drastycznie różna od kultury materialnej ludów osiadłych, ponieważ ci, którzy siedzą, mają rolnictwo, mają swoją stałą siedzibę, mogą zebrać inne rzeczy i mieć je w domu, niż ci, którzy cały czas podróżują i mogą zabrać ze sobą tylko to, co da się zabrać. Oczywiście. Tutaj pan trafił w sedno. I to ogranicza różnorodność tej kultury materialnej i jej uniwersalność. Bo każdy przedmiot musi mieć kilka zastosowań, żeby dla każdego z tych nie ciągnąć odrębnego instrumentu ze sobą. Wobec tego oszczędność miejsca, ciężaru jest tutaj podstawowym wymogiem w tej kultury. I jest to zatem ten rodzaj kultury materialnej jest zatem funkcją trybu życia, ale nie do końca, bo zbędne rzekomo, przynajmniej z europejskiego punktu widzenia, przedmioty jednak koczownicy wożą ze sobą. Bo za inne potrzeby. Inne potrzeby, potrzeby rytualne i reprezentacyjne. Weźmy cacał, czyli taka łyżka drewniana, duża, ciężka, z wyżlobionymi jamkami takimi, ja nie wiem, czy słowo mi ucieka, służąca do obrzędu albo składania ofiary,
otoczeniu. Rano rodzi się dzień, więc niech ten dzień rodzi dobrze. Sięgamy tą łyżką w dzban mleka i to musi być bardzo szeroki dzban, bo to duża łyżka. I gospodyni na cztery strony świata rozpryskuje to. Wyjeżdża członek rodziny gdzieś w dalszą podróż, to się za nim taką ofiarę na szczęście robi. Czy to jest użytkowe? To jest rytualne, obrzędowe. Więc człowiek jest zarówno zobowiązany wobec siebie samego tym, żeby zabezpieczyć się w przedmioty, narzędzia absolutnie niezbędne, jak też, żeby zabezpieczyć tą stronę ceremonialną, rytualną życia, która jest również ważna. Ja nie mam, nie mogę pokazać już tego sasału, on jest naprawdę ciężki. Ja go podarowałem tutaj komuś, kto kolekcjonuje przedmioty związane z rytuałem herbacianym. Mam nadzieję, że to wszystko, co zebrałem, nie pójdzie na śmietnik, tylko że ktoś się nim zajmie i zrobi z tego jakąś reprezentację cywilizacji środkowoazjatyckiej. To może takie ostatnie pytanie. Jako etnolog, taki spełniony, jak pan myśli o przyszłości etnologii, zwłaszcza w Polsce, zwłaszcza w obliczu ustawy najnowszej, która zlikwidowała etnologię z dziedzin naukowych? No to, co zrobił... jak on się nazywa? Gowin. Minister Gowin, bo chociaż ma tytuł wicepremiera, zdaje się, to jest to tak oburzające, że właściwie można go ściągnąć za nogi do daleko niższej pozycji. Zdegradował pewne dyscypliny naukowe, skreślając je z listy. Przecież nie on tworzył naukę, nie on tworzył podział na te dyscypliny, tylko tradycja. Wspólny wysiłek uczonych z różnych uniwersytetów. Wykreślił etnologię z listy uprawianych dyscyplin. Etnologię, która obok prawa, psychologii, archeologii ściągała najliczniejsze grono kandydatów na studia. Bo uczyła właśnie świata, współżycia ze światem. On uznał, że metodą dyrektywy politycznej można zreformować naukę. Można manipulować dyscyplinami. To przypomina trochę czasy socjalistycznego rynku, który był poddany systemowi nakazowemu. On też nakazał uczonym, czym się mają nie zajmować. Postąpił jak sławetny minister Mintz z czasów PRL-owskich, który zdezorganizował nasz rynek.
No jakbyśmy nawet chcieli się dostosować, to mamy inne narzędzia, których nie ma w kulturoznawstwie czy w religioznawstwie, mianowicie praktyka badań terenowych, która nas wyróżnia od innych dziedzin. Nas wyróżnia wiele rzeczy. Nas wyróżnia przede wszystkim to, czego nie znają inni, a przede wszystkim politycy, mianowicie szacunek do obcego. Bo znajomość obcego to jest esencja etnologii, która pozwala nam uniknąć tragedii wynikających z nieporozumień międzykulturowych. Przypominając Karola Maja, Old Shorehand nie będzie blądził, skoro się nauczył rozumieć swojego indiańskiego przyjaciela. Ja naprawdę nie rozumiem, do czego Gowin zmierzał. Czy chce wprowadzić jakieś oszczędności w nauce, w funkcjonowaniu uniwersytetów? Czy chce zubożyć naszą naukę? Czy chce podłożyć nogę procesowi poznawania innych kultur, tak żebyśmy nie byli na marginesie cywilizacji europejskiej, która jednak stara się tych obcych poznać? No, moje zdumienie niech będzie odpowiedzią na to pytanie.